dzisiejszym odcinku programu Matematyka i ja zaprezentujemy Wam, jak wykorzystywać matematykę na dworze. Dzisiejszy epizod będą komentowały Lila, Ala, Marta. Serdecznie zapraszamy. Proszę dodawać liczby trzycyfrowe, nauczyć się sposobu pisemnego. Zaczynamy od końca. 4 plus 1 równa się 5. 7 plus 6 równa się 13. A jeśli wynik jest powyżej dziesiątki, to jedność piszemy na dole, a jedynkę na górę. Teraz dodajemy 1 plus 3 plus 5. 1 plus 3 równa się 4 i jeszcze plus 5 równa się 9. I oto wyszedł nam gotowy wynik. Teraz przejdziemy ścieżką kształtów. Kwadrat. Prostokąt. Trójkąt. Koło. Powiedz na pytanie. Marta idzie z prędkością 20 km na godzinę. Ile przejdzie w ciągu 3 godzin? 60 km. Eureka! Wiem już, jak to zrobić. Dobra, zobaczmy, czy moje przemyślenia są prawdziwe. Dobra, udało mi się wziąć ściankę. Teraz muszę iść dalej. A teraz sprawdźmy mój sposób. W górę, potem w bok. W dół i znowu w bok. Do góry, znowu w bok. I do dołu. Kostka jeszcze nie całkiem ułożona, ale to się zaraz zmieni. Dobra, robimy dalej. Dobra. To niesamowite, że taki niesamowity sposób, mam nadzieję, że dobry, przyszedł mi na myśl. Faktycznie, udało się. Całą kostkę mam ułożoną. Widać, że dążymy do sukcesu i nie poddajemy się. Kula. Palec. Stożek. Graniasto słup. Dziękujemy za uwagę.